Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Skończyliśmy na historii. Dzisiaj troszkę ją przedłużymy, aczkolwiek ten bardzo ładny rozdział 9 troszeczkę nas od polityki, tej wielkiej zagranicznej polityki uwolni i spotkamy jeszcze jedną bardzo ładną stronę charakteru Dawida. Tak, to będą intrygi o następstwo tronu, proszę Państwa. Gra o tron się dzieje. To generalnie, powiemy. Biblia Tysiąclecia podpowiada taki tytuł. Tak, natomiast jeszcze powiedzmy Dawid jest w sile wieku, w życiu nie myśli o oddaniu korony, tylko o utwierdzaniu swojego królestwa. Ale to wszystko bierzemy już właśnie pod ten generalny tytuł, ponieważ jeżeli powiedzmy królowi się udaje, ma pięknie wielkie państwo, panowanie jest szczęśliwe, siłą rzeczy prędzej czy później oczywiście znajdą się chętni, żeby tęże koronę przejąć. Ale nie musimy tutaj od razu mówić, proszę Państwa, o jakichkolwiek spiskach. Nie. Tu chodzi o to, że przecież wiecie Państwo, że mamy do czynienia z obietnicą Bożą, czyli królestwo w życiu nie może ujść z rąk dynastii Dawidowej. Natomiast jeżeli mówimy o intrygach, to rzeczywiście okaże się, że już jego następcy aż tacy świątobliwi nie będą. Co czytamy z dziewiątego rozdziału? Dziewiąty rozdział, tak de facto musielibyśmy, wie pan co, przeczytać aż cały nas. Nie wiem, czy nie lepiej będzie, żeby go opowiedzieć. To możemy go opowiedzieć w takim razie. Tu, proszę Państwa, Meribal, syn Jonatana, wchodzi na tutaj na arenę. Przypominamy, że Jonatan jest synem Saula, więc tak. Wracamy do rodu Saula, do domu Saula. Musimy powiedzieć był, bo Jonatan był. Już zginął. Tak. Nie? Jonatan zginął. Jonatana już nie ma, ale zostaje Meribal, czyli można powiedzieć, że ktoś z rodu królewskiego, tego pierwszego tak, rodu de facto z rodu królewskiego. To byłby również jakiś tam następca tronu, oczywiście nikt już o tym nie myśli. Dom Saula został tak de facto już odsunięty od władzy. Meribal pozostał jako jedyny, bo Państwo pamiętacie jeszcze ten maleńki, ale tragiczny szczegół, że Dawid nie miał dzieci z Mikal, córką Saula, która została ukarana, no w cudzysłowie trochę ukarana, ponieważ no jakoś nie mogła zaakceptować tańczącego przed Arką Dawida, no wytknęła mu to i tak dalej, że była po ludzku przekonana, że Dawid straci autorytet, ponieważ tańczył jak szaleniec przed Arką Bożą. No i w tym momencie jakoś jest napisane w tekście biblijnym, Państwo czytaliście to, że Pan dotknął Mikal właśnie faktem, że już nigdy dzieci nie miała, a więc nie było też przedłużenia rodu Saula poprzez Dawida, więc tak de facto Meribal pozostał ostatni. Był wnukiem Saula, a więc no w jakimś tam pokoleniu, czy w jakimś tam powiedzmy odgałęzieniu, po którymś tam no należała mu się mimo wszystko korona. Natomiast nie jest to ważne akurat, że on był tam spadkobiercą dziedzictwa Saula, bo Saul już dawno nie żył, zginął, Jonatan zginął. Wojna bratobójcza pomiędzy zwolennikami Saula a Dawida się już dawno zakończyła. Dawid jest niekwestionowanym królem całego Izraela. Więc co możemy tylko mieć, proszę Państwa, ze względu na Jonatana, czyli tę dawną przyjaźń, która łączyła Dawida z Jonatanem, ukazuje się jeszcze jeden przepiękna cecha charakteru Dawida, że chce on być również łaskawy ze względu na Jonatana, chce być łaskawy wobec jego syna. I właśnie o tym opowiada tenże rozdział, że Dawid wie, że tamten już mu w niczym nie zagraża, tym bardziej jeszcze, jak mamy na końcówce, przecież był on chromy na obydwie nogi, więc jakim byłby królem? Żadnym tak de facto. Mizernym królem, dokładnie. Nic by nie zdziałał. Więc Dawid się nim zaopiekował i cały ten tekst kończy się tymże faktem, że Dawid dał mu, czy wydzielał mu porcję, no wydzielał, to też jest, no nie jest dobre słowo. Jadał przy stole królewskim. Jadał, to właśnie, tak. Jadał przy stole królewskim, a więc dał mu pełne utrzymanie, także ten mógł się czuć bezpieczny. Zresztą Meribal, to też mi się bardzo podoba, że na tę taką łaskawość Dawida Meribal również odpowiedział bardzo wielką, życzliwą lojalnością. Czyli stwierdził wyraźnie, że jeżeli on mu daje takie dobro, no to w tym momencie
ten Meribal odpowiada właśnie to, że jestem tobie, że chcę być tobie poddany, ja już nie mam żadnych apetytów do korony. To było zresztą też takie zapewnienie o lojalności. Z mojej strony niczego nie musisz się obawiać i gdyby kiedykolwiek ktoś przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, ale to ty masz prawo do korony, to zapewniam cię, że ja już tych apetytów mieć nie będę. Ty jesteś królem niekwestionowanym. A więc w zamian za to dobro, które mi okazujesz, ja spiskować absolutnie nie będę i nie zamierzam. I to jest bardzo też piękne w cesze charakteru tego z kolei Meribala, że właśnie ta lojalność. Lojalność w przyjaźni. Owszem, on wiedział, że Dawid mu okazał o wiele więcej dobroci ze względu na Jonatana, ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego mamy psuć całe moje życie i wystawiać się na twojego przeciwnika, skoro i tak wiem, pomyśli sobie Meribal, że z tobą jest Pan, no to co ja mogę zrobić? Nawet gdybym przeciwko tobie powstał, to i tak będę narażony na po prostu na klęskę. Proszę państwa, to, że Meribal mógłby być użyty przez kogokolwiek z jakichkolwiek przeciwników Dawida, wcale nie jest takie prawdopodobne. Bo kiedy państwo będziemy czytać za kilka rozdziałów skutki tego, co nazywamy potwornym grzechem Dawida, to zobaczycie, kiedy Dawid musiał uciekać przed swoim synem Absalomem z Jerozolimy, to na jego spotkanie wyszedł niejaki Szimei, należący do domu Saula. I tenże Szimei, jako główny pretekst tego faktu, że rzucał kamieniami w króla, ośmielił się i to wyraźnie powiedział, jesteś człowiekiem krwawym i twoja władza jest nieprawa, ponieważ ona należała się domowi Saula. I dom Saula, póki istnieje, to ma pierwszeństwo przed tobą. I ty jesteś uzurpatorem, ty tę władzę zabrałeś i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś tam jakieś historycznie słabe, ale stronnictwa powracające do idei panowania Saula gdzieś tam ciągle jeszcze będą. I dlatego to wyznanie lojalności Meribaala wobec Dawida ma tutaj bardzo ważne swoje znaczenie. Chciał w ten sposób również Meribaal dać znać wszystkim ewentualnym przeciwnikom Dawida, że na niego nie mają co liczyć. Bo on nie będzie stał jako potomek Saula, nie będzie stał na czele jakiegokolwiek buntu przeciwko Dawidowi. Po pierwsze dlatego, że Dawid jest dobry, a po drugie, no sam Meribal wiedział, że jako człowiek chromy nie byłby dobrym królem i ci, którzy użyliby go jako pretekstu do ewentualnego powstania przeciwko Dawidowi, to zrobiliby z Meribala szybko marionetkę swoją, bo przecież on nie byłby zdolny do samodzielnego panowania. Także tu mamy ten tekst rozdziału 9, jest bardzo dla nas wartościowy i pod kątem historycznym, ale też pod kątem właśnie takim obyczajowym, mówiącym właśnie o tym, że bądź dobry dla ludzi, a mimo wszystko znajdziesz tych, którzy odpowiedzą tobie lojalnością. Warto być naprawdę człowiekiem dobrym. Aczkolwiek, proszę państwa, wasze doświadczenia mogą być inne. Jak to mówi stare, ładne przysłowie arabskie z bajki Tysiąca i Jednej Nocy. Gdy dasz żmij misę mleka, przysporzysz jej jadu, jak ja to lubię sobie często cytować, ale proszę państwa, trzeba być żmiją. Meribal nie był żmiją. I dlatego odpowiedział dobrem na dobro. I dlatego to dobro warto rozszerzać zawsze wokół siebie, bo spotka się ono z jakimś pozytywnym odzewem u tych, których ono dotyczy. Czyli teraz już 10 rozdział? Natomiast 10, tak jest. Mamy znowuż rozdział historyczny, nie? Wojna z Ammonitami. Tak, ale tu będzie, proszę państwa, pewien charakterystyczny rys tej wojny, która będzie ukazaniem charakterów przeciwnych właśnie do Meribala. Dlatego warto przeczytać od 1 do 5 może wpierw. Potem umarł król Ammonitów, a syn jego Hanun został w jego miejsce królem. Wtedy Dawid pomyślał sobie, okaże życzliwość Hanunowi, synowi Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu śmierci ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, książęta ammonicy odezwali się do Hanuna, swojego pana. Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po to, aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć?
Hanun więc, pochwyciwszy sługi Dawida, ogolił im połowę brody, obciął im szaty do połowy, aż do pośladków i odesłał ich. Oznajmiono o tym Dawidowi, a on wyprawił na ich spotkanie posłów, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni. Polecił im król: zostańcie w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem wrócicie. Niesamowite. Obrzydliwość i, proszę państwa, bardzo ładny, wartościowy tekst z jednego powodu. Zobaczcie, jakim ogromnym złem jest doradzanie komuś z tytułu a może. A może. Bo co to znaczy a może? Może sądzisz, że Dawid coś tam i tak dalej, a może tak, raczej Dawid wysłał sługi swoje. I proszę państwa, ja powiem tak, że zwróciłem uwagę na coś, co państwu ewidentnie uszłoby uwagi, bo tak akurat nie wiem, czemu moje oczy spojrzały tylko na jeden wyraz, który tak de facto wyjaśnia wszystko. Werset drugi. Okaże życzliwość Hanunowi, czyjemu synowi? Nachasza. Nachasza. Proszę państwa, co to jest nachasz po hebrajsku? Nachasz to jest wąż. Hebrajskie słowo... To tego byśmy pewnie zdecydowanie nie wiedzieli. Tak. Nachasz to jest wąż z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Otóż widzicie państwo, autor nie omieszkał tego napisać, ponieważ co zrobił wąż w raju? Zasiał wątpliwość. I ci słudzy owego króla, nowo mianowanego króla Amonitów, robią dokładnie to samo. Zasiali w królu wątpliwości. A my kiedyś, kiedy lat temu X, bo już teraz nawet bym nie powiedział, od ilu lat my się spotykamy, panie Hubercie, odnośnie tekstu biblijnego. 2014, 2015, coś koło tego. Coś koło tego, tak. Kiedy byliśmy na samym początku, to stwierdziliśmy właśnie, że najgorsze w postępowaniu człowieka to są wątpliwości, bo nie ma się czego łapać. Zwłaszcza, gdy te wątpliwości dotyczą drugiej osoby. Dlaczego ostatecznie pierwsza niewiasta w raju przegrała? Ponieważ mamy ten słynny werset piąty. Ale wie Bóg. Co to znaczy ale wie Bóg? Kto to mówi? To mówi on, czyli wąż. Wie Bóg, czyli a skąd ty wiesz, że Bóg wie? Już mamy wątpliwości, bo on zasiał w niej wątpliwość, że intencje Pana Boga nie są szczere wobec człowieka. Skoro ci zakazał, to znaczy, że nie chce ci czegoś dać, co ja ci dać mogę. I wtedy, gdy człowiek traci zaufanie, no to zaczyna się cała lista tragedii. Tutaj ta tragedia na szczęście, znaczy tragedia, ten dramat młodego króla, który się okazał głupcem, bo uwierzył w te wątpliwości, polega na tym, że mówię, do tragedii ostatecznie nie doszło, bo on tych posłów od króla Dawida nie zabił. No ale ich tak ciężko znieważył, obcięcie długich szat aż do pośladków. Przecież to już możemy tu się odwołać do prawa mojżeszowego, że kiedy będziesz wstępował po stopniach świątyni, nie wolno ci odkrywać twojej nagości. Czyli jeżeli twoja nagość będzie odkryta, a była odkryta, bo oni byli w szatach zbyt krótkich, to było tak potworne zawstydzenie ich, którzy przecież, zresztą to był dla nich szok, oni przybyli w jak najlepszych intencjach. Od króla Dawida, który nie miał żadnej złej intencji, powiedział, pójdę pocieszyć go po stracie ojca. Czyli tak de facto politycznie okazać mu sympatie, a sympatie polityczne są ważne również dzisiaj. Natomiast co by to było, proszę państwa, gdyby dzisiaj ambasador składa listy uwierzytelniające i w ramach przygotowania otrzymuje policzek od szefa państwa. Przecież no to byłby skandal dyplomatyczny od razu. I państwo, które wysyła takiego ambasadora, no wpierw byłoby skonfundowane, co to ma w ogóle znaczyć. Oczywiście. Żeby tylko skandal, to mogłoby się nawet skończyć, nie wiem, rozwiązaniem układów dyplomatycznych różnych tak, i tak dalej. Tak, albo nawet wojną ostatecznie biorąc. No jeżeli by były takie krewkie sytuacje, czy krewkie sytuacje w państwach, gdzie powiedzmy, są bardzo tacy krewcy wodzowie i tak dalej, no to mielibyśmy do czynienia niemal z wojną. No bo znieważenie oficjalnego posła to jest atak na całą władzę państwa, którego posyła, czy wręcz na obywateli tego państwa, nie? I dlatego się nie dziwię, proszę państwa, że pamiętacie ileś miesięcy temu, jak my bardzo negatywnie odebraliśmy ten atak ministra spraw zagranicznych Izraela na nasz kraj, który akurat kiedy uchwalone zostało prawo dotyczące własności, prawo dla nas zrozumiałe,
porządkujące kwestie własności przez Sejm, podpisane przez prezydenta, no to spotkało się to z tak historycznym atakiem ministra spraw zagranicznych Izraela na cały nasz kraj, który określił nas mianem totalnie antysemitów już, ponieważ akurat im się to nie podobało, dlatego gdzieś tam moi paru takich moich znajomych mówili, że chyba mamy teraz nową definicję antysemityzmu, że antysemitą nie jest ten, kto nie lubi Żydów, tylko ten, kogo już Żydzi nie lubią. Tak, i dlatego to tak wyszło właśnie z tego, że no to, bo to był tak niesamowity atak, że ja byłem też z tym zupełnie zbulwersowany, że oni odebrali to jako wyraźny policzek wobec siebie. Ponieważ restytucje żydowskie zostały w tym momencie zastopowane. Ja oczywiście nie będę kontynuował tego tematu, raz, że ja go dokładnie nie znam. Tutaj nie chciałbym być ekspertem, ale bardzo mnie uderzyła taka no wręcz historyczna reakcja tego. No, nie mieliśmy żadnych złych intencji. Tutaj są wyraźnie złe intencje. Natomiast, proszę Państwa, bardzo ważne jest, i tu widzicie na podstawie tego tekstu, jak też i właśnie tych już dzisiaj bardzo napiętych relacji pomiędzy Polską a Izraelem, jak widzicie, jak ważne jest dopowiadanie wszystkiego do końca. Jednak ja jestem tu oczywiście po stronie naszego kraju, ponieważ wydaje mi się, ja nie mówię dlatego, że jestem obywatelem Polski. Nie, bo nie jestem przeciwko Izraelowi, ale wydaje mi się, że rząd polski zrobił wszystko, by rzetelnie informować, zwłaszcza Żydów, bo w końcu to, co my wiemy oficjalnie, to jest ledwie na skórek tego, co się dzieje za Kotarą. I tam wtedy trwają ewidentne konsultacje. Zresztą to też jest dla nas, to było, bo to zresztą tam padło nawet, że były konsultacje, zanim podpisano, zanim rząd nasz uchwalił tego typu ustawę, to były konsultacje. Ja zresztą też tak mówię, no my się nie znamy na tych realiach politycznych, ale który rząd jakiegoś państwa prowadzi konsultacje z innym państwem na temat swojego prawa? No też się to pokazuje, no dziwne. To byłoby dziwne, dokładnie, oczywiście. Tak, ale my jednak to robiliśmy, bo to było ewidentnie konsultowane zarówno z Izraelem, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, bo o tym powiedziano, że zanim Polska podpisa, Polska jest suwerennym państwem i może podpisywać prawo, które nam jest potrzebne i dla nas jest najlepsze, ale chcieliśmy również, żeby nie było tych zgrzytów. No nie, się akurat nie udało i to widać, to zresztą dało mi, no muszę powiedzieć, że moje osobiste zaufanie do Izraela uległo gwałtownemu pogorszeniu. Ale to są kwestie polityczne. Natomiast mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, właśnie z owymi doradcami, w zależności od tego, kto doradza królowi. Tak się toczy polityka. To jest niesamowicie ważne. Jaką wielką odpowiedzialność mają ci, którzy są doradcami. Tutaj akurat powinni sobie bardzo dobrze przeczytać tę akurat część materiału. I co, proszę Państwa, tu jest takie niedobre, że oto moje własne, czy to sentymenty czy podejrzenia przekuwam na pewien fakt i wtedy król popełnia, czy władca popełnia jakiś błąd, rządzący popełnia błąd, który potem będzie skutkował niestety wobec całego tego ludu, bo Dawid ostatecznie wypowie wojnę, no bo znieważeni zostali posłowie, ale w posłach został znieważony kraj, więc kraj ma prawo do tego, ażeby gdzieś tam tę... Żeby się bronić, oczywiście bronić swojego honoru też. Honoru, tak, ewidentnie bronić honoru swojego, a ponieważ ci, którzy zawinili, nie mają ochoty przeprosić, bo zaraz wybuchnie wojna z tego powodu. Gdyby król, zrozumiawszy błąd, który popełnił, wysłał natychmiast posłów, proszę sobie przypomnieć, co zrobiła Abigail, kiedy jej głupi mąż obraził posłów od Dawida. Ona natychmiast sama wyruszyła w podróż, wzięła tam kawałek placków i tak dalej, kawałek darów i ona poszła szybko Dawida przeprosić. I wtedy Dawid jej powiedział, gdybyś ty do mnie nie przyszła, to bym nie zostawił ani chłopca w twoim domu własnym. Ale to, że przybyłaś i przeprosiłaś, przyznałaś, znaczy ty wzięłaś na siebie tę winę, chociaż to nie ty byłaś winna, tylko twój głupi mąż, ale on w ogóle nie był w stanie nawet zrozumieć tego, co zrobił. Tutaj tego elementu zabrakło. Dlatego skończyło się to wojną, którą oczywiście Dawid wygrał. Zaraz o tym będziemy zresztą nawet jeszcze czytać, ale nie było tej woli przeproszenia. Nie było. Dlatego tak widać, proszę Państwa, ja powiem Wam tak, to sytuacja dotyczy nie tylko polityków. Baczmy na to, kto nam co podpowiada. A z definicji już uważajmy za godne podejrzenia, rady, które bazują na podejrzeniach. Kiedy ktoś nam zaraza, uważaj, bo on nie to, bo on tamto, bo ja coś wiem, bo ja coś tam może słyszałem, albo mi się tak wydaje i tak dalej.
1000 razy sprawdźmy, proszę Państwa. I jeżeli już, to ewentualnie, kiedy mam jakieś podejrzenia, cokolwiek zacznę robić, zapytam. Słuchaj, to i to tam się dowiedziałem, to i to. Powiedz mi tylko, jak ty to widzisz. Bo od tego służy dialog, od tego mam język, by nie ulegać podejrzeniom. Najczęściej przyjaźnie ludzkie zrywają się wtedy, kiedy jedna ze stron w sposób nieuprawniony zaczyna podejrzewać drugą o coś tam, co jej się wydaje. Nie? Więc tu bardzo, bardzo, bardzo Państwu radzę to, bo chodzi również o życie normalne, najbardziej żywotne życie każdego z nas. Nie? No niestety tutaj tego nie było, no i niestety będzie to, co będzie. Wersety... To zanim pójdziemy dalej, to krótka przerwa i po niej rozpoczniemy dalszy fragment. Dobrze. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. 10 rozdział 2 Księgi Samuela. Dzisiaj trochę taki żabi skok zrobiliśmy, rzeczywiście większy w tym tekście, bo cały 9 rozdział nawet. Już tak kangurzy nawet, tak. Bo mieliśmy takie ślimacze tempo przez kilka ostatnich tygodni, a dzisiaj jest taki rzeczywiście większy skok, ale to dlatego, że tamte teksty były bardzo ważne teologicznie. O, ważne, oczywiście. Teraz, proszę Państwa, czytam dalej. Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził, skierowali posłów, by najęli Aramejczyków z Bet Rehobot i Aramejczyków z Soby, 20 tysięcy piechoty i około 1000 ludzi od króla Maki, ze szczepu zaś top 12 tysięcy ludzi. Usłyszawszy o tym, Dawid wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem, ludźmi walecznymi. Ammonici wystąpili i uszykowali się do bitwy u wejścia do bramy miasta. Natomiast Aramejczycy z Soby i z Rehobot oraz ludzie z Top i Maki stanęli osobno w polu. Gdy Joab spostrzegł, że walka zagraża mu z przodu i od tyłu, dobrał sobie ludzi spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i ustawił w szyku naprzeciw Aramejczyków. Pozostałych zaś ludzi powierzył w ręce swego brata Abiszaja, aby ich ustawił naprzeciw Ammonitów. I rzekł, jeśli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc. Jeśli zaś Ammonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc. Odwagi, okażmy męstwo w walce za nasz naród i za miasto Boga naszego. A niech Pan uczyni to, co uzna za słuszne. Zbliżył się Joab i lud, który był z nim, aby walczyć z Aramejczykami, lecz oni uciekli przed nim. Ammonici, widząc, że Aramejczycy uciekli, również i sami uciekli przed Abiszajem i wycofali się do miasta, a Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do Jerozolimy. Tak. Mamy tu typowo taki bitewny opis. Opis, tak. Pewną strategię działania, ale oczywiście znowuż ta kropelka teologii jest, bo proszę zobaczyć, w słowach Dawida najważniejsze jest to, co Bóg Joaba, a więc szefa wojsk Dawidowych, on mówi wyraźnie, że walczmy za nasz naród i walczmy za naszego Boga. Bardzo to jest tutaj bardzo takie, no, znaczy znamienne, ponieważ jest to mimo wszystko wojna religijna. Znaczy nie jest to dobre słowo, jest to wojna święta, tak bym to powiedział, czyli wojna w imię Boga Izraela. Sukces możemy się spodziewać, że byłby po stronie Joaba, dlatego że po pierwsze są to wojska Dawida, któremu Bóg przecież przyrzekł te zwycięstwa. Po drugie, Izraelici walczą w słusznej sprawie, bo zostali obrażeni, a trzy zostali oni zaatakowani. I tu właśnie widać, proszę Państwa, Ammonici sobie najęli swoich sprzymierzeńców, zamiast szybko wysłać poselstwo i przeprosić. Ponieważ to takie ładne stwierdzenie wersetu 7, usłyszawszy o tym, Dawid wyprawił Joaba. Co to znaczy usłyszawszy o tym? To znaczy, że Dawid nie miał de facto intencji atakowania, czyli zemszczenia się na tychże Ammonitach, którzy tak bardzo obrazili jego posłów. Nie miał. On powiedział, no zostańcie tylko w Jerychu, aż wam brody odrosną, żebyście mogli przyjechać właśnie do Miasta Świętego jako ci posłowie, no to tam, no powiedzmy, jeden tydzień, dwa tygodnie pozostaniecie tam, no zmienicie szaty, będziecie przywitani bardzo godnie, żebyście wstydu nie zaznali. Dawid nie miał właśnie tych złych intencji walki. To też bardzo ładnie autor chce go wybronić, żeby pokazać, że wojna nie została narzucona przez Dawida. Ciągle jednak pilnuje to tego faktu teologicznego, że to są ewentualnie wojny obronne albo wojny, do których mamy prawo.
z tytułu ziemi, którą miał Abraham. Natomiast tutaj akurat wojna została wywołana przez przeciwników. To ładne stwierdzenie wersetu 6, gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził. Oczywiście spostrzegli, nie wiem, czy przez swoich szpiegów, czy przez jakiekolwiek inne formy donosu, że jednak Dawid był bardzo rozgniewany z tego powodu. Tym niemniej ten gniew się na tyle uśmierzył, że mówi, dobra, zostawię, czas jakiś nadejdzie. Być może autor chce powiedzieć również tutaj, że Dawid jako ten król, który był taki bardzo wierzący, który był w tej takiej bardzo bliskiej komitywie z Panem Bogiem, człowiek, no może wierzący, religijny człowiek, zostawi ostatecznie tę pomstę Panu Bogu, bo gdzieś tam, jeżeli został znieważony jego lud, to tak również jakby został znieważony jego Bóg, tym bardziej, że tymi, którzy znieważyli, byli na pewno poganie, a więc ci, którzy swoich bożków wychwalali, nie? I w tym momencie mamy tęże walkę, która no już jest takim typowym opisem historycznym zwycięstwa, które nadeszło i to jest bardzo krótko powiedziane, nie ma ani kwestii o szczegółach walk, tylko tyle, że pewna strategia, jeżeli ja będę przegrywał, ty mi pomożesz, jeżeli ja będę wygrywał, ja pomogę tobie. Też bardzo ładna właśnie kwestia pewnej solidarności w walce, nie myślimy tylko o sobie. Tu bym państwa być może jeszcze odniósł do starych dziejów Księgi Sędziów, kiedy pamiętacie, państwo, cała Księga Sędziów była tak skomponowana, że nie istniało jedno państwo izraelskie, tylko walczyły poszczególne pokolenia z wrogami, którzy na nie napadali. Poszczególne pokolenia. Nie macie nigdzie w Księdze Sędziów, że cały Izrael walczył jak jeden za wszystkich, czy wszyscy za jednego. Tym bardziej, na co zwrócili uwagę też egzegezi, że właściwie w ogóle nie występuje w Księdze Sędziów pokolenie Judy. Co oznacza właśnie, że pokolenie Judy zupełnie odseparowało się od reszty Izraela, a teraz mamy zupełną odwrotność. To pokolenie Judy, z którego Dawid wyszedł, ono z pewnością zajmuje stanowiska najlepsze na dworze Dawida. No to logiczne, bo Dawid jest królem, logiczne, wiadomo. Tak. No i ponieważ mogę mojemu pokoleniu ufać i tak dalej, no ale cały Izrael jeszcze nie buntuje, bo akurat to jest całe pasmo sukcesów i tak dalej. No więc mamy do czynienia z kolejnym zwycięstwem, które jest zwycięstwem, może nie powiem połowicznym, tylko zwycięstwem w połowie kampanii. Ono jeszcze nie zadecyduje o pełnym zwycięstwie, czyli pokonaniu tychże wrogów, o czym za chwilę przeczytamy dalej od wersetu 15 chyba, do końca? Tak, de facto od, tak, do 19, tak. Aramejczycy, widząc, że zostali pobici przez Izraelitów, skupili swe siły. Hadadezer przez posłów zarządził sprowadzenie Aramejczyków, będących po drugiej stronie rzeki. Ci nadciągnęli do Helam na czele z dowódcą wojsk Hadadezera, Szobakiem. Dawid, gdy go o tym zawiadomiono, zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan, przybył do Helam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim, lecz Aramejczycy uciekli przed Izraelitami. A Dawid zabił im 700 zaprzęgowych koni i 40 tysięcy jeźdźców. Zadał też rany Szobakowi, dowódcy jego wojska, tak iż tam zmarł. Wszyscy królowie zależni od Hadadezera, widząc, że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli z nimi pokój i stali się poddanymi. Aramejczycy już bali się odtąd iść na pomoc Ammonitom. Tak jest. Nie tylko sama walka, proszę państwa, znów teologia jest bardzo ładna w tym podsumowaniu tutaj, że widząc, że zostali pokonani, zawarli pokój i stali się poddanymi. Czyli inaczej mówiąc, władztwo Dawida już teraz rozciągnęło się na ziemię pogańskie. Ponieważ oni zostali pokonani, zawarli z nim pewne porozumienie, a więc Izrael stał się państwem niejako ligowym, tak bym powiedział, to była liga niby sprzymierzonych państw. Oczywiście tam nie ma mowy o jakiejś miłości politycznej, tylko chodzi o to, że on jest silniejszy, dlatego musimy teraz z nim, żeby przeżyć, żeby nie walczyć ciągle na wojnie, bo on nas inaczej zniszczy. Oni też no, oczywiście widzieli, że Dawid był silny, a więc zawarli z nim pewne porozumienie, jakiś układ i stali się jego poddanymi. Co to znaczy być poddanymi? Proszę państwa, to jest ewidentnie płacić kontrybucje i dostarczać żołnierzy. I dlatego to państwo Dawida bardzo się wzmocniło tutaj dzięki tymże siłom i oczywiście no, to musiałoby być bardzo sprawnie zarządzana administracja tamtymi krajami po to, żeby Dawid mógł tam tę władzę skutecznie sprawować. Mamy więc kolejny ogromny sukces i znowuż właśnie tak wygląda, że kto wojuje z ulubieńcem pana w ten czy inny sposób musi
przegrać. Co jest tylko, na co też sądzę, państwo zwróciliście uwagę, że tym razem Dawid nie posłał już ani Joaba, ani Abiszaja, wyruszył sam na wojnę. To jest też bardzo taki, no niby szczególik, ale taki bardzo wartościowy, ponieważ nie chce się wysługiwać tylko tymi, którzy już i tak mają prawo być zmęczeni po jednej kampanii. Mm-hmm. Tym razem wyrusza sam. Być może stwierdził, że tym razem siły aramejskie były większe. I trzeba było jednak mimo wszystko pewnego autorytetu króla. Sądzę, że też zarówno Joab, jak i Abiszaj towarzyszyli mu w drodze. Natomiast nie była to już pewna potyczka, tylko tak jak wtedy, ale była to już otwarta wojna. To już był naprawdę konflikt. Widać było, że ci, którzy raz zostali pokonani, jeszcze nie mieli ochoty się poddać, a więc musieli być upokorzeni po raz drugi. Więcej ja już bym tutaj, proszę państwa, nie miał wam do powiedzenia, żeby tak patrzeć na to, tylko może właśnie na to podsumowanie, że zostali ich poddanymi. Tu to właśnie zwróćcie na to uwagę, że jeżeli Dawid rozszerza swoją władzę, to tym samym zostaje rozszerzona władza Boga. Natomiast, co jest ładne, to jest zupełnie inna teologia. Władza Boga rozszerza się mieczem. Mieczem, co ostatecznie Bóg zaneguje, ponieważ absolutnie Pan Jezus nie będzie chciał używać miecza. Kiedy pamiętacie, w Ogrodzie Oliwnym Piotr wystąpi w obronie Jezusa z mieczem. Schowaj miecz do pochwy. To jest to właśnie, schowaj. Tak, ponieważ ja nie chcę, abyś ty bronił mnie mieczem, ponieważ chcę, aby jeżeli już ktoś mnie przyjmie, to mam je przyjąć sercem. I to zdobycz, czy to panowanie Mesjasza nad całą ziemią będzie też, co jest zupełnie nowością, to będzie panowanie przez serce. A więc ludzie chcą być poddanymi Jezusa, a nie to, że Jezus będzie ich do czegokolwiek zmuszał. Tutaj to władztwo Boże, oczywiście mamy do czynienia z zupełnie innymi warunkami. Wiara Izraela jest permanentnie zagrożona pogaństwem, a więc Bóg musi niejako poprzez swojego sługę walczyć o prawo do serc swojego ludu i ta obrona Izraela, a zarazem możliwość panowania nad poganami, ma przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Bóg Izraela jest silniejszy od naszych bogów. Ponieważ państwo pamiętacie tę starożytną teologię, że bóstwa są tylko tak silne, znaczy całą ideologię, bo to nie jest teologia, ideologię pogańską, że bóstwa nasze są tylko tak silne, jak silne są nasze armie. I dlatego, jeżeli armia wygrywa, to znaczy, że nasi bogowie nam dali zwycięstwo. Jeżeli armia więc przegrywa, to znaczy, że nasi bogowie są słabsi od bogów naszych wrogów. A więc to władztwo Boga Izraela poprzez możliwość władania Dawida jest od razu także ukazaniem siły Boga, który jest większy od bóstw pogańskich. I dlatego oni w tej ideologii starożytnej mają uwierzyć, że Bóg, oczywiście nie będą w życiu wierzyli w jedyność tego Boga, bo zresztą nawet w Izraelu jeszcze ta wiara nie była ugruntowana, ale żeby nabrali respektu do Boga, który potrafi dać taką siłę naszym przeciwnikom, że oni nam pomagają. Nie? Także ten tekst również funkcjonuje na takim bardzo ważnym poziomie teologicznym, na poziomie wiary pogańskiej, która zostaje pokonana przez prawdę o Bogu, który daje zwycięstwo swojemu ludowi. Czy to już jest czas na to, żebyśmy rozpoczęli rozdział 11? A ile w ogóle jeszcze mamy czasu? 10 minut. Aha, no to możemy, proszę państwa, ten maleńki początek, werset 11, on został jeszcze, znaczy rozdział 11. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Tak, to jest taki mały wstęp, proszę państwa, do czego? Że Dawid już się przesycił swoimi sukcesami. Został w Jerozolimie, wyprawił Joaba, bo to jest ładne to stwierdzenie na początku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, czyli mamy do czynienia jakby z rutyną tutaj, nie? Że oto nie były to wojny, które były prowokowane zagrożeniami sytuacyjnymi. Oznacza to, że Dawid zaczął prowadzić wojny w celu rozszerzania swojego panowania. Prawdopodobnie poczuł wiatr w żagle, kiedy pokonał wtedy Amonitów. Jakiś czas zostało to, znaczy wojna pomściła oczywiście tych posłów, którzy myślę, że poczuli się usatysfakcjonowani zwycięstwem za swoją zniewagę. I w tym momencie mamy też wojny, które gdzieś już tam, no, autor biblijny nie pozwala
podaje tak de facto ich powodów. Kończymy więc z tym okresem panowania, który miał polegać tak de facto na obronie Izraela. Teraz już mamy rozszerzenie panowania. Jeżeli mamy rozszerzenie panowania, to niestety, proszę Państwa, tu nam autor biblijny coś ładnego chce powiedzieć. Bo chce wyrazić taką tezę, jeżeli za dobrze ci idzie, to może być źle. Autor Księgi Przysłów ukazuje nam pewien tekst, już nie powiem Państwu gdzie, bo już zapomniałem, ale bardzo ładnie pisze: pycha poprzedza upadek. Albo... To jest to, co mówimy, pycha krocz przed upadkiem. My pamiętam, że nawet kilkanaście odcinków temu chyba nawet szukaliśmy tego fragmentu. Tego fragmentu, no tak jest. No i oczywiście ten upadek to jest właśnie 11 rozdział. Tak. Chyba jest również bardzo wartościowy tekst naszego przyjaciela Pawła Apostoła. Już teraz nie pomnę, który pierwszy list. Pierwszy myśl Koryntian, proszę Państwa. Chyba ten tekst tak. W 10 rozdziale, sobie, tak. 12 werset. Niech ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Aby nie upadł. Widzicie Państwo, bardzo ładnie to pomaga nam zrozumieć tęże sytuację, że Dawid chyba z powodu nadmiaru sukcesów jako człowiek zaczął tracić kontrolę nad swoim zachowaniem. To jest też niesamowite ważne. Kiedy mamy ileś zapisów w Ewangelii, proszę Państwa, gdzie Jezus wyraźnie mówi: czuwajcie, czuwajcie, bo duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Słabe. I tu pod tym kątem nie tylko myślimy o tej słabości ciała, która jest przynależna temu ciału, ale przede wszystkim o słabości duchowej. Że człowiek z powodu albo zmęczenia, albo też to, co mamy teraz, jeżeli chodzi o ten przypadek Dawida, nadmiaru sukcesów. Jezus bardzo ostrzega: uważajcie wtedy, kiedy powodzi wam się zbyt dobrze, bo wtedy przestajecie czuwać. Żeby nie stracić tego, co macie, bo to, co macie, macie od Boga, a wy o tym zapominacie i zaczynacie sobie przypisywać sukcesy, a skoro sobie zaczynacie przypisywać sukcesy, to możecie je bardzo łatwo stracić. I prawdopodobnie ten kontekst sytuacyjny Dawida, o którym teraz będziemy mówić, to było właśnie to. Dawid wyprawił Joaba, ten przynosił mu co chwilę wieści, że pokonaliśmy tych, tych, tych i tych. Dawid poczuł się zupełnie spokojny. Jeżeli się poczuł spokojny, no to zaczyna śpiewać piosenkę kolejnego naszego wielkiego wykonawcy, czyli pana Wojciecha Młynarskiego. W co się bawić, w co się bawić, czyli jak mam wykorzystać czas, skoro mi tak dobrze idzie. No to wykorzystał. Czytamy od drugiego wersetu? Proszę bardzo. Od drugiego do... No, wtedy musielibyśmy właściwie powiedzmy na razie do piątego o największym pechu kobiet. Pewnego wieczora Dawid podniósł się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią, a ona oczyściła się od swojej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła posła więc, by dać znać Dawidowi: jestem brzemienna. Niesamowicie. Widzicie Państwo, stracił panowanie. Ja mówię o pechu kobiety, dlatego że ona miała, nie wiem, chyba nie jednego pecha. Największym jej pechem był fakt, że była piękna. Tak, a zresztą to podziałało. Zresztą historia jest podobna w innej księdze, znaczy zupełnie inaczej opisana, bo tamta kobieta też była piękna, no, i też się kąpała, inaczej. Ale chodzi tak, o Zuzannę, tak, oczywiście, tak. Ale to za kilka, dziesiąt, kilkaset odcinków pewnie naszej audycji będziemy o Zuzannie opowiadali. Będziemy, tak. Proszę Państwa, postąpiła inaczej, ale rzeczywiście czasami piękność kobiet może być ich przekleństwem. Oczywiście one nie są w ogóle winne z tego powodu, natomiast rzeczywiście, no tak troszeczkę możemy zrozumieć, dlaczego na przykład w świecie muzułmańskim kobiety są tak rygorystycznie postrzegane, to znaczy tak pomuszą się właśnie tak zachować, by swoich wdzięków nie ukazywać. Gdzieś, wie pan co, miałem okazję to nawet czytać, że pewna Egipcjanka, to znaczy taka dziennikarka z Egiptu, mieszkająca w Kairze, Egipt nie wiem, czy jest aż tak bardzo restrykcyjny, na przykład jak Iran czy Afganistan, no to są republiki islamskie, gdzie już to w ogóle to prawo szariatu, czy Arabia Saudyjska wprowadzają całkowity zakaz. Tam nawet w Afganistanie państwo widzicie, że kobieta nawet oczu nie może pokazać, tylko może oglądać świat za tych kratek swojej, to jest swojej straszne, burki. Rzeczywiście. Tak, całkowite nakrycie, nic więcej nie ma.
nie ma być widoczny, tylko cały strój, i to jeszcze w Afganistanie jest to tak, że kobieta nie może wyjść sama na ulicę, tylko musi być w towarzystwie męża albo córka w towarzystwie ojca i tak dalej, i tak dalej. W innych państwach jest to nieco mniej rygorystyczne i właśnie mam okazję czytać, że pewna dziennikarka w Kairze ubrała się, pokazując część biustu tylko. No to mówi, to było horrendalne wręcz, kiedy mijali ją mężczyźni, takie wielkie oczy jak ping-pongi dostawali. Sądzę, że nie z oburzenia, tylko z czegoś innego. To znaczy, myślę, że ona po prostu zupełnie zniszczyła ich spokój seksualny, jak mniemam, i zaczęli natychmiast pożerać ją wzrokiem. Ona to sama opisywała. Ona nie jest niczemu winna, proszę państwa, to od razu przypominamy. Czy tak? Nie jest niczemu winna? Proszę państwa, to jest właśnie to. A dlaczego prowokować? To jest jasne, że ja kiedyś pamiętam, miałem takie spotkanie z taką grupą paru feministek. To nie było akurat spotkanie, to akurat wyszło zupełnie przypadkowo, gdzie one podały taką tezę, która mnie z kolei zszokowała. Ja się z tą tezą nie zgodziłem. Że mężczyzna powinien tak nad sobą panować, że kobieta, gdyby nawet nago szła ulicą, to on nie ma prawa nic jej zrobić. To ja się zgadzam z tą tezą akurat. A ja się już z nią nie zgadzam. A dlaczego mam przecież prowokować? Mamy na przykład skandynawskie społeczeństwa, w których chociażby nagość w saunie i tak dalej jest czymś zupełnie naturalnym. To jest prawda. Natomiast czy ja mam być człowiekiem z marmuru, albo z żelaza, albo z brązu, albo nie wiem czego? Ja, broń Boże, nie chcę siebie usprawiedliwiać. Proszę państwa, od razu mówię, zapewniam, nikogo nie zgwałciłem jeszcze. Nie, nie. Natomiast jeżeli, powiedzmy, gdzieś ktoś mnie prowokuje, ja tak czasami mówię, tak widzę u naszych dziewcząt, bo tu, panie, zresztą dobrze, że się nawet z czymś nie zgadzamy, bo my się ciągle zgadzamy. Bo tak sobie myślę, że to może odbić pałeczkę, że tak samo, nie wiem, ćwiczący na siłowni mężczyźni też mogą prowokować, przecież kusić swoim wyglądem na przykład dziewczyny, które tam przychodzą. Dziewczyny, to jest, no to jest, więc, prawda. Więc to jest... Ja nie mam, i dlatego właśnie, proszę państwa, powiem tak, co ma na usprawiedliwić sobie Batrzeba. Batrzeba nie miała złej woli, ale jeżeli dziewczyna mi wychodzi z gołym pępkiem na ulicę, to ja nie sądzę, żeby ona nie miała woli zwrócenia na siebie uwagi. I owszem, ja mogę powiedzieć, że nikt nie ma prawa jej zaczepić. Ale skąd jest ta pewność, że każdy mężczyzna się opanuje? I dlatego lepiej mi jest nie prowokować, ponieważ on może, to znaczy może to na... Ja nie wiem, kogo ja spotkam w drodze. I dlatego im jestem bezpieczniejszy ja poprzez mój ubiór, tym bardziej będę czuł się bezpiecznie, bo ja nie mam powodu, żeby kogoś prowokować. Ale jeżeli ja prowokuję nadmiernym ukazywaniem swojego ciała i ja mogę kogoś prowokować, mimo wszystko muszę brać za to jakąś odpowiedzialność. Jeżeli ja się tak ubieram, by zwrócić na siebie uwagę, no to ja mogę zwrócić na siebie uwagę. Panie Hubercie, o ile mi się wydaje, tak, my chyba kończyć, z tą pewną rozbieżnością stanowisk. Tak, zostaniemy. Tak. Ja sobie na przykład teraz cały czas myślę, chociażby nie mam takiej plaży o basenie, przecież tam, no to w ogóle można było pomyśleć. Nie, siłą rzeczy, oczywiście, bo pan zwraca uwagę, troszeczkę przeakcentowując jedną stronę, ja może drugą stronę. Ale o co mi chodzi? Jeżeli ja ubieram się nie po to, by prowokować, to ja oczywiście mam pełne prawo by. Ale dlaczego na przykład właśnie to z tymi kobietami wyszło w tej obronie? Ja się zaraz rozpaliłem od razu, bo mówię, ale dlaczego wy żądacie, żeby mężczyzna był stuprocentowo opanowany, skoro kobieta nie potrafi się opanować? To kobiecie wolno wszystko, a mężczyźnie już nie? I może na tym na razie zakończmy. No Batrzeby wracamy oczywiście za tydzień, proszę państwa. Wiem, że to jest prowokujące, proszę państwa, i ja wiem, że ja do końca nie mam racji, bo każdy powinien się opanowywać, ale po co prowokować? Na tym już akurat. Tak, za to dzisiejsze spotkanie dziękuję już państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Z Bogiem. Krąg biblijny.